Basia kupiła 3 funty makaronu i 12 uncji sera, żeby przygotować na kolację spaghetti. Jaka jest łączna waga w uncjach makaronu i sera? Przede wszystkim warto zauważyć, że dosyć rzadko możemy spotkać w codziennym życiu jednostki masy wykorzystane w tym zadaniu, przynajmniej w Polsce. Ale mimo, że możecie uznać to i następne zadania za archaiczne, albo nieżyciowe, to pokażę wam je z paru powodów. Po pierwsze, na świecie istnieje wiele różnych systemów jednostek, albo układów jednostek i ich przeliczników, i wcale nie jest takie oczywiste, które z nich są lepsze, a które gorsze. W Polsce obowiązuje tak zwany układ SI, Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. Po drugie, matematyka. Nie jest związana z żadnym państwem ani układem, jest ogólnoludzka i ponadczasowa i we wszystkich tych układach jednostek stosuje się te same zasady przeliczania, bo wynikają one z matematycznej natury jednostek w ogóle. W poprzednim filmie przeliczaliśmy jednostki układu SI, w tym filmie zrobimy to samo, ale w odniesieniu do jednostek tzw. imperialnych, stosowanych uparcie i wbrew zdrowemu rozsądkowi przez niektóre państwa świata. Zresztą sprawa nie jest wcale taka oczywista, bo właśnie spojrzałem na opakowanie makaronu, którego ja używam do spaghetti i jego masa podana jest w gramach, czyli układ SI, ale wartość energetyczna jest już podana jednocześnie w dżulach, to znowu układ SI, i w kilokaloriach. Kilokaloria to jest już jednostka historyczna, której spoza matematycznych powodów używamy jednak na co dzień. Koniec polityki, rozwiązujemy zadanie. Masa makaronu podana jest w funtach. Funt to około 0,5 kg, czyli tyle ile najczęściej ma paczka makaronu. A masa sera podana jest w uncjach. Całkowitą masę tej potrawy, czyli łączną masę makaronu i sera, mamy podać w uncjach. W takim razie przeliczmy 3 funty makaronu na jednostkę, w której mamy podać odpowiedź, czyli na uncję. Wiemy, że jeden funt to tyle samo co 16 uncji. Ile w takim razie uncji będzie równoważne 3 funtom? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Jeżeli w tym równaniu liczbę funtów potrajamy, to liczbę uncji również musimy pomnożyć razy 3. Jeżeli 1 funt to 16 uncji, to 3 razy więcej funtów równe jest 3 razy więcej uncji. 16 razy 3 to 48 uncji. Czyli 3 funty makaronu kupione przez Basie to to samo co 48 uncji. Czyli Basia kupiła 48 uncji makaronu i 12 uncji sera. Czyli kupiła łącznie w uncjach 48 uncji makaronu plus 12 uncji sera, czyli 60 uncji łącznie makaronu i sera. Następny przykład. Przeliczania jednostek imperialnych. Sami widzicie, że matematyka jest niezależna zupełnie od polityki. Dawid muruje ścianę z czerwonych cegieł. Każda cegła ma długość 2 trzecie stopy. Na długości ściany ułożonych jest 20 cegieł. Jaka jest całkowita długość ściany w calach? Tym razem są to jednostki długości, stopy i cale. I wiemy, że jedna stopa to odpowiednik 12 cali. To jest cegła. Jej długość to 2 trzecie stopy. Jaka jest długość cegły w calach? Tak samo jak poprzednio, możemy skorzystać z przelicznika. Jeżeli chcemy zamienić jedną stopę na 2 trzecie stopy, to musimy pomnożyć jedynkę razy 2 trzecie. I jeżeli chcemy wiedzieć, ile to cali te 2 trzecie stopy, to 12 cali również musimy pomnożyć razy 2 trzecie. 12 cali razy 2 trzecie. To 24 trzecie cali, czyli 8 cali. Cegła ma długość 2 trzecie stopy, albo inaczej 8 cali. W takim razie długość całej ściany w calach to długość jednej cegły w calach 8 cali razy 20 cegieł. 8 razy 2 to 16, więc 8 razy 20 to 160 cali. I ostatnie zadanie, tym razem objętość i jej jednostki. Bożena kupiła dwa galony zielonej farby. Do pomalowania tarasu zużyła 5 kwart, a do pomalowania ławki na tarasie zużyła pół kwarty farby 0,5 kwarty farby. Ile zostało jej farby w kwartach. Wiemy, ile Bożena kupiła farby w galonach, a chcemy wiedzieć, ile jej zostało w kwartach. W takim razie przeliczmy początkową ilość farby z galonów na kwarty. Jeżeli 1 galon to 4 kwarty, to 2 galony to dwa razy więcej kwart niż 1 galon, czyli 8 kwart. Przeliczyliśmy w ten sposób, że dwa razy większą liczbę galonów zamieniliśmy na dwa razy większą liczbę kwart. Na początku Bożena miała 8 kwart zielonej farby. Zużyła 5 kwart na pomalowanie tarasu minus 5 kwart i zużyła jeszcze pół kwarty na pomalowanie ławki minus 0,5 kwarty. Ile to się równa? 8 minus 5 to 3, 3 minus 5 to 2,5, czyli bożenie zostało 2,5 kwarty zielonej farby. I mamy odpowiedź w kwartach, tak jak miało być.